Nazywam się Szymon Kubacka, jestem z Słupków pod Tczewem. No i to wszystko. Uczestniczyłeś po raz kolejny w warsztatach muzyki gospel. Które to były już warsztaty tutaj z Pedzona? To były moje trzecie warsztaty, wszystkie w Gniewie, bo w Osieku niestety nie miałem okazji być. No, zacząłem od drugiej edycji warsztatów, które odbywały się w Gniewie, czyli w roku 2012. Jak wyglądały te warsztaty? No, jedna wielka zabawa muzyką, głosem, tak z instruktorami, czyli w poprzednich latach z panem Solomonem Face i teraz z Wayne'em. No, jedna wielka próba, jedna wielka zabawa głosem, odwieczne jakby egzaminy tego, co potrafimy, tego, na jakim poziomie śpiewu jesteśmy i tego, jak jesteśmy zgrani, jak potrafimy się zgrać z ludźmi, których w zasadzie prawie nie znamy. Jaka atmosfera na tych warsztatach, bo ludzie z całej Polski, prawda? Tak, ludzie z całej Polski, naprawdę prześwietni, ludzie bardzo przyjaźni, z którymi bardzo łatwo można się poznajomić, można się zakolegować. Na samych warsztatach podczas zajęć atmosfera no, przecudowna. Trochę śmiechu, trochę takich cięższych zajęć, mam na myśli trochę cięższych zajęć ze śpiewem, ale właśnie tak luźno, bardzo tak przyjacielsko. No. Czy oprócz zajęć muzycznych, tych stricte śpiewaczych, czy też było spotkanie z tekstem, czy rozważanie tych tekstów, czy zatrzymanie się nad tym tekstem, które jest też treścią piosenek? Tak, oczywiście, no, jednak tekst piosenki jest też dużą i znaczącą bardzo częścią, więc rozważaliśmy bardzo często, co tekst oznacza i co jakby oznacza dla nas. Poza tym jakby przekładem z języka angielskiego na polski, tak, co może oznaczać dla nas jako dla ludzi wierzących. Także... Dlaczego śpiewasz muzykę gospel? Dlaczego śpiewam muzykę gospel? Bo lubię. W sumie to jest świetna muzyka, świetnie się śpiewa, ze wspaniałymi ludźmi, bo kogo nie spotkałem śpiewającego gospel, jest naprawdę pozytywnie zakręconą osobą i wspaniale się z nimi współpracuje, a sama muzyka przynosi ogromną radość.